Poszukiwanie skarbów jest bardzo popularne, zwłaszcza gdy mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych czy też Australii. W tym odcinku przedstawię Wam drugą część materiału o nazwie 5 skarbów kupionych za grosze. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Miejsce 5. Chińska waza. Pewien hobbystyczny kolekcjoner na jednej z aukcji charytatywnej w Somerset w Anglii natknął się kiedyś na piękną chińską wazę. Entuzjasta antyków zapłacił zaledwie 2,5 dolara, myśląc, że jest to po prostu dobrze wykonana replika. Jak się później okazało, przedmiot okazał się 18-wieczną chińską wazą, która została wyceniona przez specjalistów na 6280 dolarów. Aby było jeszcze ciekawiej, to nowy nabywca postanowił zlicytować zakupiony wcześniej przedmiot. Okazało się, że został on sprzedany już za bardzo poważną kwotę, bowiem wyniosła ona aż 26400 dolarów. Miejsce 4. Bluza Lombardiego. Podczas zakupów w 2014 roku Sean i Ricky McEvoy z Ashenwell w Karolinie Północnej zapłacili 58 dolarów za zabytkową bluzę z lokalnego sklepu Goodwill. Jakiś czas później para oglądała film dokumentalny o legendarnym trenerze NFL Vincei Lombardim i zauważyła go w identycznej bluzie jak ta, którą niedawno kupili. Wzbudziło to w nowych nabywcach pewne podejrzenie, które postanowili sprawdzić. Jak się później okazało, bluza faktycznie była oryginałem, który nosił Lombardi i została sprzedana rok później na aukcji za 44 150 dolarów. Miejsce 3. Chiński puchar. W 2013 roku australijski kolekcjoner antyków poszukujący okazji zauważył interesujący puchar w sklepie z artykułami używanymi w Sydney, którego cena wynosiła zaledwie 4 dolary. Podejrzewając, że może być o wiele więcej wart, kolekcjoner zwrócił się do usług rzeczoznawcy, który ujawnił, że był to chiński 17-wieczny puchar z rogu nosorożca. Chińczycy uważali bowiem, że rogi nosorożca mają magiczne właściwości i w momencie wlania trującego płynu do pucharu, ten zmieni swój kolor, aby ostrzec o niebezpieczeństwie. Puchar został wystawiony na aukcję, gdzie został sprzedany za 75 500 dolarów. Miejsce 2. 17-wieczny obraz. Sklepy detaliczne w USA wydają się być miejscami, w których często można spotkać prawdziwy skarb. Dowodem na to jest fakt, że w 2010 roku 81-letni mieszkaniec Karoliny Południowej, który postanowił pozostać anonimowy, kupił obraz w jednej z lokalnych firm za jedyne 3 dolary. Pod wpływem synowej, która podejrzewała, że obraz może być wart dużo więcej, mężczyzna zgodził się przedstawić swój nowy nabytek ekspertowi do oceny. Jak się później okazało, obraz okazał się arcydziełem flamandzkim z XVII wieku. Mężczyzna postanowił wystawić go na aukcję, gdzie w 2012 roku został sprzedany za 190 tysięcy dolarów. Miejsce 1. Kopia Deklaracji Niepodległości. Michael Sparks często odwiedzał Music City Thrift Store w Nashville. Podczas jednej ze swoich cotygodniowych podróży znalazł on żółty, spękany i zwinięty dokument. Kiedy go rozwinął, odkrył, że była to kopia Deklaracji Niepodległości. Początkowo myślał, że jest to jeden z wielu egzemplarzy, które były produkowane w USA na masową skalę. Jednak gdy zapytał sprzedawcę o cenę i usłyszał, że koszt dokumentu wynosi niecałe 2,5 dolara, postanowił go kupić. Wkrótce zaczął przeglądać dokument i zdał sobie sprawę, że może być wart nieco więcej. Michael zaniósł deklarację do domu aukcyjnego, gdzie szybko odkryto jego prawdziwą wartość. Okazało się, że był to jeden z oficjalnych egzemplarzy Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. John Quincy Adams zlecił w 1820 roku wykonanie zaledwie 200 kopii oryginalnego dokumentu, z czego wiedziano,
że tylko 35 egzemplarzy zostało zachowanych. Sparks znalazł jednak 36. Po drobnych pracach naprawczych nad deklaracją Sparks wystawił go na aukcję, gdzie dokument szybko został sprzedany za $477,650. Jeżeli odcinek Wam się spodobał i chcecie być na bieżąco z materiałami, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, a także polubienia tego filmu, aby dotarł on do większej ilości osób. Do usłyszenia w kolejnym materiale.